Doktorze, doktorze, ja jeszcze bym nie odpuścił tego kolagenu. Może na koniec powiemy. Ja, dla mnie kolagen to jest podstawowy budulec, podstawowe białko u ssaków. Nie, u większości zwierząt żyjących, a szczególnie u ssaków, to jest taka... Kolagen buduje taki szkielet naszego organizmu i do tego wszystko się tak naprawdę przyczepia. Już doszliśmy do wniosku, że nie można stosować tych suplementów, tych maści, kremów na skórę, ale jest dużo suplementów takich, które się połyka tam i my tak naprawdę ja nie wiem, czy mamy ponad chyba 20 czy około 30 rodzajów kolagenu, a w tych suplementach jest tam około tylko 5 rodzajów kolagenu. Teraz mówiliśmy, że nasz przewód pokarmowy nie potrafi absorbować tego kolagenu, bo jest zniszczone, jelita są zniszczone glifosatem i innymi chemikaliami, więc co my musimy robić tak naprawdę, żeby utrzymywać ten kolagen na najwyższym poziomie, bo nie możemy się smarować, nie możemy tak naprawdę pobierać go i teraz jest takie... Ogólnie przypuszczenie, że jedzenie dużego pokarmów z dużą ilością kolagenów robi nam dobrze, czyli na przykład jedzenie golonek, jedzenie salcesonów, parówek prawdziwych z kolagenem powoduje to, że ten kolagen jest w większej ilości. Czy to prawda? Nie ma potrzeby takiej. My tak naprawdę musimy mieć tylko odpowiednią ilość protonów i elektronów. I nasz organizm to rozkłada na takie drobne rzeczy. To nie jest tak, jak my bierzemy jakiś tam kolagen rzekomo, żeby poprawić sobie chrząstki stawów. Nie. Jak to wchodzi do żołądka, to się rozkłada i to tam już nie ma śladu. Proszę zauważ, nie ma prac naukowych, które by były przeprowadzone w sposób taki medyczny, że jakaś tam grupa osób w odpowiednim wieku dostaje, powiedzmy tam 200 czy 300 gramów czystego kolagenu i po roku, dwóch czy trzech ona jest w lepszej kondycji niż ta grupa, która nie dostaje tego. Podstawowymi brakami, które u nas są, to jest tak. Ja mówię o Polsce w tej chwili, ale Stany Zjednoczone, przynajmniej te północne Stany, to samo. Po pierwsze, brak witaminy D. I to jest katastrofalne. U nas w tej chwili praktycznie, jak już nawet reklamy mówią, 90% ludności ma niedobór witaminy D. I pomimo, że od 3 dekad o tym trąbimy, a 2 już bardzo mocno, to tylko reklamy zwiększyły się na temat konieczności spożywania witaminy D, ale ministerstwo, izby lekarskie w ogóle morda w kubeł. Ani słowa nie wspominają o tym, bo to by zepsuło interesy koncernów, które opłacają ich. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Te reklamy, które są, to jest, delikatnie mówiąc, szajs. Bo 2000 jednostek witaminy D na dorosłego człowieka to jest zero. Naprawdę, to jest zero. W ten sam sposób sprawdzano inne wpływ witaminy D na inne choroby, że podawano tam 1000 czy 500 jednostek międzynarodowej witaminy D i mówiono, nie zaobserwowaliśmy rezultatów. No pewnie, że nie. 1000 czy 2000 to dziecko dostaje. Taki dorosły osobnik, szczególnie, że jakość witaminy D sprzedawana w Polsce jest katastrofalnie niska, to 10 tysięcy to wcale nie podnosi poziomu we krwi, bo musimy wiedzieć nie ile spożywamy, tylko ile zostaje we krwi przyswojone. Jeszcze raz powtarzam, osoby, które jadą na 2 tygodnie do Egiptu, czy tam gdzieś do Turcji na południe, wracają, to mają 140-170 nanogramów we krwi. A nie żadne 30, jak ogłupia się w Polsce. To 30 to było z 1930 roku, kiedy badano skrzywicę u dzieci. Stwierdzono, że jeżeli dziecko ma powyżej 30, to nie ma krzywicy. No dobrze, ale to jest jeden tylko aspekt. My znamy całą masę innych aspektów i roli witaminy D i w związku z powyższym rak piersi u kobiet, narządów rodnych, u mężczyzn prostata jest z witaminą D zależna, a u nas w ogóle się nie zwraca na to uwagi. Cały czas najwyżej 2000 to najwyższa dawka i tak dalej. Bzdury. To jest pierwsza sprawa. Teraz kolagen. A kto tobie zabrania pić czy kogel-mogel jeść?
Przecież to już Rocky Balboa w tym filmie pokazuje, że ma ten blender, wrzuca tam 5 czy 6 jaj, dolewa tam czegoś jeszcze, miksuje to i wypija na śniadanie. A kto tobie zabrania, żebyś to brał? Proszę zauważyć, co oni zrobili. Przed wojną jajko kosztowało 2 grosze, a nauczyciel zarabiał 120 zł. No to on mógł kupić prawie 5 tysięcy jaj za swoją pensję. A dzisiaj jajko kosztuje złotówkę albo nawet 1,50 zł, czyli on może kupić tylko około 100 jajek. Tak spadła siła nabywcza pieniądza. I to jest specjalnie robione, bo to, co się znajduje w jajku, to jest na 100% przyswajalne. Czyli wchodzi wszystko, co potrzeba. Zauważ, że z każdego prawie jaja możesz uzyskać kurczaka. Ale jak to jajo ugotujesz czy usmażysz, to już kurczaka z tego nie będzie. Już się pod wpływem temperatury te związki porozkładały. Czyli ja mam takie przykłady, że przychodzi matka z 7, 8 czy 10-latkiem, mamuśka ze wsi, lat 30 czy tam 30 parę i pytam się dziecko, czy jadłeś, kiedy mama ci ostatni raz dała kogel-mogel, a no patrzy na mamę i się pyta, co to jest. No zobacz, jakie ogłupianie poszło. W tej chwili na obejściu gospodarstwie kur nie ma, bo pan minister, bo będzie ptasia grypa i tak mi zabiją. No to jest ta głupota właśnie, którą się wprowadza od góry, rzekomo jako naukową, żeby więcej ludzi chorowało i depopulacja była szybsza. To jest z tym polega. Teraz kolagen generalnie. Musisz jeść te produkty, które są przyswajalne. A przyswajalne są te, które nie są przetworzone. Bo wysoka temperatura, czy tam jakieś, ten rozkłada jakość tego produktu. A u nas tego nie ma. Nie ma możliwości zrobienia badań, co się znajduje w zielsku. A wszystkie wielkopowierzchniowe sklepy kupują od tak zwanych dużych gospodarstw. No bo on potrzebuje tam tonę czy 2 tony dziennie na sprzedaż. No dobrze, mały rolnik tego nie dostarczy. A ten duży sypie ile może, bo on jest płatny od zielonej masy. Czyli czym więcej zielonej masy, może tam być pusta, nic nie mieć, ale dużo kilogramy wchodzi, no to on jest bardzo dobrze usytuowany. I na tym polega oszukiwanie ludzi. Ładnie wyglądające jabłko holenderskie czy tam nowozelandzkie praktycznie nie zawiera witaminy C. No to po jaką cholerę to jeść? My nie mamy żołądka przeżuwaczy, żeby tam to się rozkładało i tak dalej. I efekt tego jest taki, że ludzie rzekomo jedzą jabłka, jedzą owoce, ale wartości to nie ma żadnej. Na tym polega problem tego kolagenu, witaminy C wchodzenia. Drugim pierwiastkiem, którego u nas nie ma, to jest żelazo. Naprawdę bardzo dużo ludzi ma bardzo niski poziom żelaza. Już nie mówię o kobietach, które mają zaburzone cykle, szczególnie po tych szczepieniach, że jest nadmierne na obfite miesiączki, czy tam bardzo długi okres krwawią. Problem polega na tym, że generalnie to żelazo nie jest przyswajalne, bo w Polsce nie ma roślin, które by miały tego odpowiednią ilość, żeby to się przyswajało. Efekt jest tego taki, że to nie jest kwestia tylko samego żelaza, w sensie pierwiastka FE, tylko kwestia jest witaminy C, cynku i tak dalej. To musi być razem. Jeżeli jemy jabłko, to tam wszystko jest w tym jabłku, co potrzeba, żeby to przyswoić. A jeżeli bierzemy suplement, tabletkę czy coś innego, to tam nic nie ma. To przelatuje przez nas i efekt jest żaden. Miałem taką parę, która brała witaminę D, ale jak mówili, oni się spieszyli, więc jak do pracy szedł, to łykał te tabletki, popijał kawą czy ten i już leciał. I się dziwił, że mu nie chce podejść wcale powyżej tych 40-50 nanogramów. A tą, z tej samej firmy osoby, które brały też tą witaminę D, ale jadły ją na przykład po jajecznicy z naboczku czy tam czymś tłustym, podchodziło im do 110-130. No to masz od razu widzisz, jaka jest przyczyna nieprzyjmowania tej witaminy, nieprzyswajania i jak łatwo można temu zaradzić. Ale pośpiech, że on wypije sobie kawę i już mu jest wszystko załatwione, no niestety powodował, że on brał i właściwie nie brał, bo nic z tego nie miał. To przelatywało przez niego. Na tym polega problem. Czyli... A o tym u nas nie mówi w ogóle.
Czyli zniszczony nasz system pokarmowy, szczególnie jelita, i zniszczona wątroba powoduje to, że tracimy ilość kolagenu w naszym organizmie, a nie możemy tak naprawdę, kupując drogie suplementy z kolagenem, tego uzupełnić, ani też nanieść na skórę. Ja wiem, że chyba, jak to się hydroksylaza prolinowa to jest taki proces, to jest kluczowy enzym, tak, w syntezie kolagenu i też właśnie produkowanie przez naszą wątrobę różnego rodzaju właśnie enzymów, jeżeli jest zaburzone, no to jest już wtedy rozchodzi się pożar po naszym organizmie. Wtedy wszystkie choroby trafiają nam się bardzo szybko. Tak, ale to wszystko wynika z niedoboru pewnych pierwiastków, które nie mogą zostać wbudowane tam w ten cykl, albo z nadmiaru innych, które powodują trucie. I to jest przyczyna. Ja podam może teraz taką praktyczną uwagę. Mówiłem Państwu o tym, że jak się pojawi ta czarna plamka i wzrok zaczyna nam wszwankować, czyli MSD, czyli odwarstwianie się mokre siatkówki, czy plamki żółtej, to najlepiej stosować jaskółcze ziele, tu Państwo widzicie, teraz w zimie, to trzeba je trzymać w lodówce, w zamrażarce. Czyli po prostu latem sobie zbieramy, a tak naprawdę do sierpnia, września jeszcze można znaleźć to na polach, wkładamy do małych woreczków i zamrażamy sobie te porcje. Bo to jest najlepszy sposób przechowywania. Potem bierzemy zwykły moździerz, nie wiem, to widać chyba. Tak, tak, widać. Miażdżymy to tak mocno, żeby z tego się zrobiła papka. I jak tą papkę, bo ona w zimie może być trochę za sucha już, bierzemy zwykłą herbatę taką czarną i łyżeczkę wlewamy, żeby się ta papka zrobiła taka bardziej wodnista. Czekamy z 20 minut, aż nastąpi dyfuzja i część przejdzie do tej papki. Dzielimy to sobie na dwie części i kładziemy, to znaczy najlepiej mieć kochankę, żonę lub kogoś innego. My leżymy sobie, jak Pan Bóg przykazał, brzuchem do góry, a na oczy kładą nam tą papkę. To jest zwykła dyfuzja. Organizm nasz ma to do siebie, że jeżeli po jednej stronie błony komórkowej znajduje się coś o dużym stężeniu, to on wysyła wodę, żeby to rozpuścić. I w ten sposób z wodą idą kationy, bo każdy kation w wodzie ulega hydratacji. I w ten sposób ta plamka się zmniejsza. Ja to pokazywałem na swoich badaniach już raz, mogę jeszcze kiedyś do tego wrócić, ale efekt jest taki, że po stosowaniu przez 3-4 miesiące to mi wszystko zniknęło. I widać wyraźnie, że ten skok tam rozwarstwienia zmalał praktycznie do mało oznaczanej części i robione to było przez tak zwanego licencjonowanego optyka na dobrym sprzęcie, chyba Toshiba, czy jakimś tam innym japońskim, który ultradźwiękami badał mi wielkość odchylenia czy rozerwania tej błony. To się da leczyć kosztem godzinnego spaceru na łące. Bo jaskółcze ziele można dostać za darmo. A nie żadne 10 tysięcy złotych za zastrzyk, które wstrzykują do oka i po roku, dwóch najdalej, oko jest ślepe. To tak się nie leczy. Proszę Państwa, niektóre stare sposoby, znane od, nie wiem, 1000 lat, są naprawdę skuteczne. Problem polega na tym tylko, że rolnicy sypią ten Roundup i te wszystkie inne świństwa, niszczą coś, co się nazywa zielskiem, czyli niszczą zioła i coraz trudniej je znaleźć. Jaskółcze ziele można zbierać tak, powiedzmy, od końca kwietnia, maja, początków maja, w zależności od temperatury, jaka w danym roku panuje, aż do września. I dwa razy, znaczy na początku, jak stan jest ostry, to dwa razy dziennie to robimy. Rano i wieczorem. Na oba. Natomiast jak już się poprawi, ta plamka zniknie, to żeby utrzymać stan, robimy to co drugi, co trzeci dzień. Kładziemy sobie na oko, spokojnie leżymy te co najmniej 45 minut. Jak ktoś jest bardziej wytrzymały, to może leżeć nawet godzinę sobie, patrząc w sufit. I samo ustępuje. Nic nie trzeba robić.
pilnować trzeba tylko, żeby ciśnienie nie skakało tam do 200, bo to w ten czas pogorszy sytuację. Ale mówię jeszcze raz, to państwo możecie sami robić, nigdzie nie chodząc. I moją ideą fix jest taka, żeby większość porad czy pomocy ludzie sobie sami mogli zrobić. Do tego nie potrzeba specjalisty. Trzeba tylko trochę wiedzy i pamięci, żeby wiedzieć, co robić. To jest tak jak z tym węglem, który mówię na wszystkie choroby tak zwane wirusowe, czyli grypy, paragrypy, retrowirusy, RSV i tak dalej, to wystarczy wziąć węgiel. Ja to powtarzam może do znudzenia, ale mam takie przykłady, że dzwoni mi ktoś w niedzielę wieczorem, że ma 40 stopni od piątku. Ja mówię, a węgiel pan wziął? Oj, zapomniałem. No bo ludzi trzeba systematycznie im to przypominać. On wiedział o węglu, ma bardzo dobry, bo sam mi przynosił ten węgiel zmielony, cały słoik, tylko jak sam zachorował, to zapomniał sobie go wziąć. Trzeba wytworzyć sobie łańcuch. Skutek, przyczyna, skutek, przyczyna. I automatycznie takie rzeczy robić. Nie czekać, aż rozwinie się choroba i toksyny wejdą do środka naszego organizmu i zaczynają truć wszystkie miejsca. Proszę o tym pamiętać, bo nie da się utrzymać dobrego stanu zdrowia, jak się będzie, że tak powiem, ciągle reklamą wierzyło.